Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy już w czerwcu w naszym programie, w czerwcowym repertuarze. Tak jak obiecałem, że w czerwcu spotkam się z Panią doktor. Dzień dobry, doktor Sylwia Frach. Słowa dotrzymałem, więc jesteśmy w czerwcu. Drodzy Państwo, ja mam dzisiaj ułatwione zadanie. Właściwie mogę powiedzieć, że nie będę miał co specjalnie robić, bo pewnie Pani doktor przejmie kontrolę nad tym programem, dlatego że w naszym filmowym kinowersum pojawia się Wes Anderson. No i tak chciałem Panią zapytać, czy możemy o nim powiedzieć, bo on maluje te filmy, dla mnie przynajmniej, on maluje. Czy to jest taki surrealista kina XXI wieku? Zacznę może moją wypowiedź od stwierdzenia faktu, że Wes Anderson jest uważany za jednego z najwybitniejszych, najbardziej utalentowanych reżyserów XXI wieku. I rzeczywiście bardzo często porównuje się jego twórczość do nurtu surrealistycznego, chociaż doskonale również wiemy, że surrealizm kojarzony jest bardziej z malarstwem, poezją, a nie z kinematografią, nie z kinem. Powiedziałabym, że jego filmy są bardziej fantazyjne i autorskie, bo rzeczywiście jego filmy charakteryzuje przede wszystkim perfekcjonizm w ustawieniu scen. Staranne kompozycje kadrów, nasycone kolory, symetryczne ujęcia. Jego estetyka jest nazywana wręcz Andersonowską i ona jest rzeczywiście bardzo łatwa do rozpoznania. Podobnie jak surrealiści, tutaj to porównanie rzeczywiście musi wybrzmieć, Anderson eksploruje niezwykłe i absurdalne obrazy. I one rzeczywiście w tym obrazie filmowym, te sytuacje są bardzo widoczne. On wprowadza te elementy nierzeczywiste również do swoich filmów i jego narracje bardzo często zawierają elementy metafikcji i, jak doskonale wiemy, niekonwencjonalne postaci. No, niekonwencjonalność to jest dobre słowo przy nim za każdym razem. Mówimy o filmie Asteroid City, bo to będzie nasz bohater. No i skoro Pani powiedziała o formie, to właśnie chciałem zapytać, bo zabawa formą także odgrywa istotną rolę i w tym filmie. Mnie nie ukrywam, że rzeczywiście przypomina poprzednie jego, może dlatego, że no jako ostatniego go oglądałem i może dlatego jeszcze najbardziej żywe są te obrazy z tamtego filmu, czyli oczywiście Kuriera francuskiego z Liberty. Nie wiem, ale mówię, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, oglądając zwiastuny Asteroid City, że tak jakby pozostał przez moment na tamtym planie filmowym. Przemalowywał wszystko, ale na tamtym planie filmowym pozostał. Tak, i tutaj rzeczywiście bardzo słusznie ujął Pan to jako przemalowanie, bo prawdą jest również, że filmy Andersona są jak żywe obrazy. To jest prawda i w tych obrazach każdy detal jest starannie zaplanowany i skomponowany. I ta zabawa formą, ona jest widoczna chociażby w jego używaniu nietypowych proporcji ekranu. Prawda? Te proporcje ekranu, czy też montaż równoległy, bo mamy kwadratowy ekran, bardzo często nam się ten kwadratowy ekran pojawia i montaż równoległy. Ale ta zabawa formą, mam wrażenie, ona u Andersona dostarcza tego estetycznego przeżycia widzowi, ale również jest narzędziem do wyrażania treści. Także ta twórczość Andersona, ona jest wizualnie i narracyjnie innowacyjna. I to trzeba podkreślić i rzeczywiście jego filmy są rozpoznawalne. No to skoro Pani powiedziała o rozpoznawalności, to teraz rozpoznajmy nieco fabułę, nieco tylko, żebyśmy chociaż z tego malunku tam taki rąbeczek uchylili. Miasteczko, w którym rozgrywa się akcja, to też taki swoisty kampus z jego rewelacyjnego filmu. Ja nie ukrywam, że cały czas te obrazy z tego filmu przychodzą mi na myśl, czyli oczywiście filmu z 2012 roku i jego legendarnych kochanków z Księżyca. Tak, ale zauważył Pan, w jego filmach, w każdym filmie pojawia się bardzo charakterystyczne miasteczko. Te miasteczka są najczęściej fikcyjne i w przypadku Asteroid City
przenosimy się do roku 1955. Pojawia nam się znowu fikcyjne, pustynne miasteczko i w tym miasteczku odbędzie się zjazd. Odbędzie się konwencja Junior Stargazer, na którą przyjadą zarówno uczniowie, jak i rodzice. I coś się wydarzy, że nasi bohaterowie będą się z jednej strony bawić, ale również doświadczać. No to teraz Państwo doświadczą rzeczy ważnej, czyli pytanie konkursowego. Proszę notować, pilnie odpowiedzieć prawidłowo na pytanie, które brzmi, Pani Doktor. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Owen Wilson jest częstym współpracownikiem Wesa Andersona. Proszę podać tytuł debiutu reżyserskiego Wesa Andersona, który również był debiutem aktorskim Owena Wilsona. Łatwo nie będzie, ale sobie Państwo z tym poradzą. Czas na seans, seans@czasnaopole.pl. Zachęcamy Państwa, dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. No i na koniec, skoro już Pani Owena wspomniała, to trudno też Pani nie zapytać oczywiście o asteroidalną obsadę tego filmu. Nie wiem, jak on to robi, ale co film, to można byłoby tylko kreseczki stawiać, ile jeszcze większych gwiazd, większego formatu jest na ekranie. Tak, pamięta Pan, rozmawialiśmy na ten temat przy okazji Kuriera. Kuriera, tak. I rzeczywiście Anderson współpracuje z najwybitniejszymi aktorami i aktorkami. I również niektórzy aktorzy stali się regularnymi członkami obsady jego filmów, a właśnie ich występy stały się takim elementem bardzo charakterystycznym jego twórczości. Czyli prawda, wiemy, że prawdopodobnie w następnym filmie pojawi nam się Tilda Swinton, pojawi nam się Jason Schwartzman, bo tak jest również w tym przypadku, ale również w Asteroid City na ekranie pojawi się Scarlett Johansson, pojawi się Edward Norton, Tom Hanks, czy chociażby Jeff Goldblum, znany z Muchy. Tak jest i nie tylko. I będzie na pewno to niezwykłe, asteroidalne, proszę Państwa, spotkanie. Co do tego, to ja nie mam żadnej wątpliwości. Rozumiem, że Pani Doktor już na pierwszy seans sobie zarezerwowała siedzisko. Dobrze. Czyli tak, rozpoczynamy czerwiec asteroidalnie. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Jakie to będą kolejne filmowe, kosmiczne obrazy, o których będziemy Państwu mówić. Doktor Sylwia Frach, dziękuję bardzo. Dziękuję za również wizytę dzisiaj w naszym kinowym studiu, a Państwa zapraszam na kolejny filmowy program. Do zobaczenia, do usłyszenia.